I tutaj spróbujemy to zalać jeszcze porządnie. Potem odsunę tą opaskę trochę w lewo i skręcę. O mniej więcej tak to jakoś by było. Ale powiem Wam, że chyba trzeba by będzie jednak kupić ten Bendix. Ale no tak mi się chce strasznie tam jechać. No ale cóż, na razie to zrobię tak jak jest. Zobaczymy, czy to pójdzie i czy to zadziała. I następnie zajmiemy się alternatorem, ponieważ ten alternator nie ładuje. I trzeba będzie go stąd zdemontować. Tu mam przygotowany gdzieś drugi. O. Drugi alternator. Zobaczymy, jak on tam się... Na pasek wygląda na to samo. Mocowanie tu przyjdzie. Z tej strony. Sprawdzimy, czy to się... Czy to się go da założyć. Ale tak czy tak tego trzeba zdjąć, bo on tutaj nam nic a nic nie da. Niestety. A z jakiego powodu on nie ładuje, to nie wiem. Dobra, weźmiemy pistolet, może już się to zagrzało, sprawdzimy. Nie, jeszcze nie. Jeszcze się musi pogrzać. No, tego nie powinno się tak robić, powiem Wam. No, ale nie będę wyjeżdżał na razie. Z wiadomych przyczyn. No i stąd po prostu chcę sobie z tym poradzić tak, jak się da. A będzie okazja taka już lepsza, normalniejsza sytuacja, to wtedy pojadę i wtedy to zrobię, wymienię jak trzeba. No zobaczmy, bo ten pistolet powinien już funkcjonować. Już powoli idzie, ale jeszcze niech się pogrzeje. No i co? I weźmiemy się za alternator, słuchajcie, a przy okazji jeszcze tutaj mamy tą pompkę do wymiany, widzicie? Tutaj tej gumki wcale nie ma, tej o. No i ona po prostu stąd cieknie. I to nie przez gumkę, a przez to, że tamten tłoczek, o widzicie, to wszystko tutaj lata. I to jest kicha. Ja tutaj dolewałem do tego płynu i nagle patrzę, po prostu ten płyn sobie stąd ucieka. Tu widać, że to jest mokre, ale to nie od tego, tylko ta pompka jest... Nie, zaraz... Ja to wezmę. Jakoś może powycieram tu. No i teraz trzeba będzie kogoś zawołać do odpowietrzenia hamulców. Bo o ile tą pompkę wymienię sam, no to już odpowietrzenia samemu się nie zrobi. Chociaż może i w Ursusie się da. Trudno mi powiedzieć. Przytrzymać, ale to będzie ciężko takie coś odpowietrzyć samemu. Zobaczymy. W każdym razie tą pompkę muszę wymienić. To koło nie hamuje prawe, tylko lewe. No i trzeba z tym będzie zrobić, jak mówiłem, porządek. Dobra, weźmiemy pistolet. On już się na pewno nagrzał wystarczająco. O. Podkładkę. Znaczy tą nakrętkę zaleję. Dlaczego? Dlatego, żeby ona się tutaj nie próbowała poluzować. I to taka sytuacja musi być, dopóki, słuchajcie, się nie... sytuacja u nas nie wyklaruje. Co to? Śrubokręt, śrubokręt, śrubokręt. Opaskę ściśniemy. O! O! To się trzyma. Taka robota, wiecie co? No po prostu... Rano wyszedłem, było chłodno. A tu nagle się zrobiło tak całkiem, całkiem przyjemnie, słuchajcie. Dobra, kurtka niech sobie tu będzie. Aha, jeszcze ten alternator, że niego niechcący gdzieś tam nie... Dobra, luz jest, trochę gazu,
kluczyk. Gdzie go się odpalało? Z tamtej strony chyba, co? O, jest. A tu jeszcze się coś tu poluzowało. Nie odpala. Czyżbym czegoś zapomniał? Nie, no to jest czujnik oleju. A może się zalało to? No, widzicie, to jest taka robota. No, wyjąłem ten plastik, zobaczymy, czy teraz zagada. Nie gada. Aha, bo kluczyka teraz nie stawiłem, ale numer. No to co jest grane? Przecież to powinno wyskoczyć tutaj. A może na krótko? O! Krótko pali, widzicie, ale przycisku nie chce. Ciekawe, dlaczego z przycisku nie chce. To trzeba zaraz będzie dokręcić i to się spróbuję dokręcić to. Dobra, zaraz zobaczymy, co jest grane. No, słuchajcie, sprawdziłem ten włącznik. Wykręciłem go, on się tutaj zawiesił. O, teraz widzicie. Odpali. Cholera, się człowiek wystraszył. Widzicie, jak to trzeba pilnować? O, idziemy, coś tam z drugiej strony się stało. Od rozrusznika pewnie. Nie, tutaj widać. Albo akumulator się skończył. Skoro nie udała nam się akcja z rozrusznikiem i trzeba pojechać po nowy elektromagnes, to zabierzemy się za alternator. Tak czy siak trzeba tą śrubę wykręcić, bo inaczej nie zdejmiemy alternatora. No, śruba popuszczona już. Teraz trzeba to tylko wypchnąć i ją wyjąć. A może by tu założyć tą prądnicę. Mam prądnicę ładną, ale nie, tam prądnica. Prądnica może być w ciapku, w 25, ale nie w 60. Tu musi być ładowanie jak trzeba. O, jeszcze podkładka jedna. O, jest. I wyciągamy. Szpilka wyciągnięta. O, widzicie, ale byka strzeliłem. No teraz muszę się męczyć, bo tu trzeba tę śrubkę jeszcze wykręcić. A kluczyk jest tam. No tak to jest, jak się nie jest właśnie mechanikiem. A czyżby tu była ósemka? No, ósemka. Ale ósemkę też tu mamy. O. Thank you.
A to co to, to jest? No wyłaź. No słuchajcie, zdjąłem obudowę tutaj, widzicie, tego alternatora. No i wyobraźcie sobie, że ten plusowy przewód był przykręcony dokładnie tu. Widzicie? W ten sposób. Do masy. No. A tutaj nie było tego wcześniej widać, bo to pod obudową. Tu powinien być przykręcony, bo tu jest, widzicie, nawet przypalone. On tu musiał jakieś zwarcie dostawać czy coś. Tu miał być. Tu miał siedzieć. Ale się coś tutaj spaliło. I to widać, że to wszystko jest ponadpalane. No i teraz nie wiem, co z nim zrobić, bo czy on jest cały spalony, czy co tu się mogło stać. Piszcie w komentarzach, bo będę chciał to zrobić. Dzisiaj tego nie dam rady w tej sytuacji. Tego nie dam rady zrobić. Tutaj widzicie, rozrusznik też musi poczekać na elektromagnes, bo nie ma innego sposobu. No ale sprawa po prostu ugrzęzła w miejscu, bo nie mam tych części, które mi są potrzebne, żeby to zrobić. Alternator tamten drugi okazał się, bo też go sprawdzałem, alternator okazał się, że nie ładuje. Także niestety tutaj po prostu nic nie jestem w stanie zrobić. No i muszę z tym zaczekać. Jakieś coś wymyślić, po prostu kogoś, żeby pojechał. Bo ja muszę siedzieć. No, w każdym razie mam coś tam jeszcze nagrane wcześniej, zobaczymy, spróbuję to jakoś obrobić i tak dalej, nie wiem, czy cały ten filmik jest, czy nie. O czym to na razie Wam nie będę mówił, to się przekonacie sami. No ale zobaczymy, co z tym fantem zrobić. To dzisiaj taka niestety nieudana próba dwóch napraw, ale jedną rzecz udało mi się zrobić, drobiazg, który przez przypadek też się okazało. Słuchajcie, widzicie tutaj tą gumę. Założyłem na skrzynię biegów, na drążek, bo nie było tutaj nic, a nagle po prostu szukając alternatora znalazłem tą gumę. Założyłem opaski, żeby ona mi tutaj nie spadała. Od góry ścisnąłem, od dołu ścisnąłem. Ile pobędzie, tyle pobędzie. Jak się tam to sparcieje, no to wymienię ją na nową, ale jest. I to też jest istotne, bo przecież no wiadomo, tamtędy zawsze jak to deszcz pada czy coś, a on na razie stoi pod chmurką, więc lepiej, żeby tą uszczelkę tutaj, gumę miał. Kapać te skrzyni nie będzie. To jest też istotne. No i co, zobaczę, co tu jeszcze można z takich duperelek przy nim porobić. No i spróbuję to jakoś ponaprawiać, te drobiazgi. Tutaj gdzieś mam, ucieka mi powietrze. Nie wiem, czy wjechałem na gwoździa, czy nie. W tym kole muszę to dopompowywać, ale czy tylko z wentylka ucieka, tego nie wiem, trzeba będzie sprawdzić, bo tutaj nigdzie na tej oponie niczego nie widać, ale to mówię, no to akurat może stać na dole i dlatego nie widać. No dobra, no to tyle na dzisiaj, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!